Akcja jest następująca. Jestem w miejscu rozładunku. Awizację mam na godzinę 14. I teraz słuchajcie, mamy też taką akcję, że jak oddamy te palety, mamy dzisiaj do końca czasu już tylko godzinę i 7 minut. Dobra, słuchajcie, kraj rozpoczęcia Francja zrobiony. Siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Kończymy ten dzisiejszy postój. Mamy poranek, zobaczcie jak wygląda parking z rana. Mało aut zostało, ale coś tam jeszcze stoi. Ja słuchajcie, kończę, dopijam kawę i jedziemy na rozładunek rano. Spadła decyzja, że można spróbować o 10 tam zdjąć. Podejrzewam, że zależy im na tym, bo może coś jeszcze dzisiaj by się udało ogarnąć, załadować. Bo jak ja to rozładuję dopiero o 14, to wiecie, może już nie być takiej szansy. Także próbujemy, a najwyżej postojmy pod firmą, zobaczymy, może tam coś ciekawego. Jeżeli będzie postój, to coś się ciekawego nagra, zobaczymy. Póki co zrobiłem obchód. No i szykuję się, szykuję się. Kraj rozpoczęcia. Francja. Okej. I zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie. Wyjeżdżamy. Rozpoczynamy nierówną walkę z rozładunkiem. Już przeczytałem opinię o tej firmie, że bardzo dużo problemów robi. Bo to szukałem się, bo to jest generalnie duża logistyka tam, gdzie jedziemy. Tam jest kilkanaście firm. No i w tej, co ja rozładowuję, to jest taka opinia, że no nie za bardzo. Tak powiem, oni się obsługują z klientami i tak dalej. Także zobaczymy. Zobaczcie, tu macie kolejną część tego parkingu dalej. W sumie nie robiłem jakiegoś takiego obchodu tego parkingu. No rzeczywiście jest kilka miejsc więcej. Jeszcze to pokazałem ostatnio. 80, kierunek Lezark przez 10 km. Poranek, bardzo ładna pogoda, że tak powiem. Słoneczko świeci. 3 stopnie jest, ale wiecie. Ale jak wychodziłem, to jeszcze nie było tak zimno. Może dlatego, że nie ma jakiegoś wiatru czy czegoś. I żegnamy się z tym pięknym miejscem. Tam macie tą górę, którą obchodziliśmy. Dookoła udało się przejść. Jak widzę z daleka, to rzeczywiście zboczyłem ze szlaku i szedłem jakimiś dziurami. Zresztą później na mapie też patrzyłem, że jest wyznaczony ten szlak całkowicie inaczej niż ja poszedłem tutaj tą końcówką. Właśnie tutaj powinienem schodzić. Tutaj jest zaraz przy całym płocie, jest taka dróżka, a ja poszedłem całkowicie inaczej. Tu macie ten wiadukt, pod którym tam byliśmy, przez którego nie można było przejść. Spoko. No i tutaj też się zaczyna widoczek. Porobiłem sobie tutaj właśnie kilka zdjęć. Wysłałem żonie, powiedziała, że bardzo fajnie, bardzo ładnie to wygląda. Niewątpliwie, niewątpliwie. Widoczek mega. Jestem mega zadowolony, ale po tej całej wędrówce mam takie zakwasy, że ciężko się będzie gdziekolwiek ruszyć normalnie. Wszedłem rano na obchód, to myślałem, że nie wstanę. W ogóle tak mi się z łóżka nie chciało wstać, a tak mi się dobrze spało. O kurde, na tamtą górę jakbym wchodził na szczyt, zobaczcie jakie tam są skały. Ho, ho, ho. To już by była fajna wspinaczka. No ale nie w takich butach jak ja mam. Kurde, zelóweczki. Żart. No wiecie, to takie buty Adidasy to nie są dobre do wchodzenia.
przydałoby się jakieś takie, wiecie, buty trekkingowe. Wtedy może by się wygodniej wchodziło. Może by tak mnie stopy nie bolały, bo tak mnie dzisiaj też stopy bolą od tych kamieni, od tego wszystkiego. No ale musiałem wejść na ten szczyt. Nie mogłem sobie darować i odpuścić wejścia tam. Nawet spojrzałem, że wiecie, no nie jest aż tak bardzo stromo. Dopiero później się okazało, już w połowie drogi, jak tam wchodziłem, że są momenty, że rzeczywiście na czworaka praktycznie trzeba było wchodzić i wspinać się. Ale dałem radę, no. Zejście było gorsze, jak wejście. Dla mnie właśnie zejście zawsze jest gorsze z góry niż wejście. Ale to już tak jak wam w poprzednim vlogu mówiłem, że są ludzie, którzy wolą schodzić jak wchodzić. No i są ci, co wolą wchodzić jak schodzić. Kierunek Lezarku. Tutaj zaraz będziemy zjeżdżać. Zjedź w prawo. I chcę wam pokazać, bo tutaj też fajna góra jest. W ogóle tutaj mnóstwo takich nie za dużych górek jest. Ale rzeczywiście są i bardzo fajne. Będziemy zaraz przejeżdżać koło jednej. Może nie będzie krzaków i uda mi się pokazać. Jest tam w oddali, rzeczywiście są krzaki, także nie będzie jej widać, tam też jest coś fajnego. No, zawiodłem się, chciałem wam coś fajnego pokazać, bo z daleka było widać, ale GoPro nie ostrzeże, także lipa. No ale tereny całkowicie inne niż wszędzie, także okolica nawet fajna. Zobaczcie, takie w skałkach przejazdy. Spoko to wygląda. Niektórzy mogą powiedzieć, że się podniecam nie wiadomo czym, no ale rzeczywiście mnie to jara, tak? Mnie to jara, mi się to podoba. Gdzieś tam jakiś każdy widoczek robi na mnie wrażenie. Następnie skręć w prawo. Niektórzy mogą stwierdzić, że właśnie jaram się nie wiadomo czym, ale no mówię, mi się to wszystko podoba. I kiedyś ktoś mi napisał, że cieszę się widokami w porcie, nie? Że to niby takie złe i w ogóle. Rzeczywiście są osoby, które ich to w ogóle nie interesuje, tak? On tam jest i tyle, tak? A mnie znowu to bardzo cieszy, tak? Każdy taki widok, każde takie zobaczenie czegoś nowego. Chociaż czasami jaram się tym, że widzę na przykład, nie wiem, widok w porcie będzie mi chyba zawsze jarał, bo uwielbiam porty, uwielbiam statki, promy. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Także jest to gdzieś tam w kręgu moich zainteresowań i nie wyobrażam sobie, żebym miał wam tego nie pokazywać. Albo się tym po prostu nie jarać, no bo jak się tym nie jarać, skoro mnie coś interesuje. Kurde, jak tak zjechałem tutaj, to jakbym we Włoszech gdzieś był, w jakiejś miejscowości włoskiej. Ale coś mi bardzo blisko Włoch. Tamta restauracja przypomina taką włoską. Jak we Włoszech nieraz przy drogach. Tutaj to na styk chyba. Jeszcze było. Przejedź przez rondo. 20 cm. Dobra, słuchajcie, bo ta nawigacja tutaj nas zagada po prostu. Włączę się, jak już będę w okolicy rozładunku.
Zobaczcie sobie, ogromna logistyka. Wszędzie gdzieś tutaj firmy. Po 90 metrach objedź rondo i zjedź czwartym zjazdem. Firmy, w których można się rozładować. Taka duża strefa przemysłowa. Objedź rondo i zjedź czwartym zjazdem. Zamknięta. Przed chwilą wjechaliśmy też przez szlabany, także tutaj mają dostęp tylko pracownicy i tak dalej. I cała obsługa. Zjedź z ronda, następnie skręć w lewo. Dobra, słuchajcie, ja jestem na miejscu, także idę ogarniam. 80 metrów, skręć w lewo. Idę ogarniam, kurde, te. Skręć w lewo. Całą papierologię, nie? Akcja jest następująca. Jestem w miejscu rozładunku. Awizację mam na godzinę 14. Jest godzina 10. Jak podjechałem pod szlaban, to pan mnie wygonił. Powiedział, że tam daleko jest parking i że tam sobie pojechał zaparkować. No i zaparkowałem tam. Daleko. Słuchajcie, takie szczury biegają, takie kabany, że głowa mała. No ale co? No, kazał jechać na parking, przyjść z buta do niego. Z CMR-kami, ze wszystkim, napisałem swój numer telefonu dla niego, swoje imię i ma przyjść SMS o 14 z numerem rampy i tak dalej, że mam się podstawić, także nic wcześniej się nie uda zrobić. No i co? No i czekamy do tej 14. Tak jak przyjeżdżałem tu, to mówię sobie, przejdę się po tej górce, co tam jest, taka nie za duża, ale widziałem tam naprawdę wielkiego szczura, no ogromnego po prostu. Także nie wybieram się. Szkoda, że się nie uda tego wcześniej rozładować. No cóż. Nie wiem, zobaczymy. Może będzie później jakaś robota, jak nie, to pewnie na jutro. Zobaczymy. Dobrze by było już dzisiaj coś załadować. Ale to wszystko wiecie. Wszystko może wyjść w praniu. Daleko ten parking. Przed chwilą tutaj stał jakiś Adarowiec, ale widzę, że wjechał tam na ten teren. Także pewnie przyjechał się rozładować, ale żaden z sceny YouTube'owej. Nie wiem, jakaś inna firma, nie kojarzę w ogóle. Nie uwierzycie, udało się rozładować. Po długich czekaniach, po długich walkach udało się. 16.41 jest teraz, o 14 miałem awizację. Dokładnie, co? I zjedź trzecim zjazdem D555. Mam jeszcze miałem wymianę palet. I tak, na załadunku mi tych palet nie brali ode mnie. A teraz muszę jechać zdać palety. Te, co mi teraz oddali. No i mam za 21 km, słuchajcie, miejsce, gdzie muszę te palety oddać. Tak czasami wygląda też wymiana palet, że trzeba oddać. I teraz słuchajcie, mamy też taką akcję, że jak oddamy te palety, to mamy już załadunek jeszcze dzisiaj, gdzieś tutaj chyba w okolicy. Zaraz jeszcze też sprawdzę, gdzie dokładnie ten załadunek jest. I będziemy jechać do Niemiec. Ale odpalę się zaraz do was z powrotem, jak tylko wjadę na jakąś prostą, bo cały czas teraz nawigacja będzie ciafrolić. Dobra, jest pięknie. Paletki oddane. Tutaj macie 173 km. Tak będzie wyglądała moja droga teraz do kolejnego załadunku. No i co? I powoli lecimy. Teraz tylko jeszcze się tutaj trochę ogarnę i będę leciał. Tak jest, w końcu. Dobra, słuchajcie, poogarniałem wszystkie swoje sprawy, które miałem poogarniać. W poprzednim vlogu, chyba w poprzednim, albo dwa vlogi wcześniej, mówiłem wam, że miałem problem z agregatem, tam z czujnikami temperatury. Niestety nie udało się go rozwiązać, ale na szczęście następny ładunek jest na temperaturę, bo miałem problem z start-stopem, czyli wiecie, pracą taką przerywaną, ale teraz mam ładunek, który jedzie na ciągłym, no i tego problemu już nie będę miał. Także spoko, naprawi się najwyżej jak wrócimy do Polski, bo teraz generalnie to musiałbym sam rozbierać, też to naprawiać.
No ale też nie mamy czasu na to, żebym się z tym dłubał, bawił i tak dalej. A że ja tego jeszcze też nie robiłem, to no wiadomo, zeszłoby się dłużej. Tam niby dużo roboty nie ma, bo tak jak patrzyłem, tam jest do rozkręcenia kilka śrubek i tyle, bo tam trzeba by było, bo tam tak jak jeden z mechaników, który dzwonił do mnie, powiedział, że możliwe, że spadły czujniki z jakiejś tam kratki czy czegoś i rzeczywiście może być to problem. No i generalnie, że tak powiem, dlatego ten start-stop tak działa. No ale nic. Life is brutal. Lecimy dalej, tak? Nie mój problem, nie mój cyrk, nie moje małpy, że tak powiem. To jest decyzja odgórna i niech się martwią ci, co to będą naprawiać i ci, co wydają takie decyzje. Jadę na załadunek. To jest kolejny temat. Kolejnym tematem jest to, że mam jeden załadunek i kilka rozładunków. Nie wiem, czy wam już wcześniej mówiłem, bo w pierwszej wersji miało być kilka załadunków, a jeden rozładunek, a okazuje się, że jest odwrotnie, jest jeden załadunek i kilka rozładunków. I załadunek jest tutaj we Francji, w okolicy miasta Avignon, w sumie w którą stronę teraz właśnie do tego miasta jadę. Tam w tej okolicy ładujemy ładunek i będziemy z tym ładunkiem jechać do Niemczech. W Niemczech będzie kilka rozładunków. Teraz jeszcze oczywiście na tym załadunku mamy wymianę palet i trzeba będzie, kurczę, przerzucać paletki. Znaczy, nie wiem, czy trzeba będzie przerzucać paletki na naczepę, bo jest to gospodarstwo i wydaje mi się, że jeśli jest to gospodarstwo, to jest mała szansa na to, że będzie można te paletki jakby wyrzucić z koszów paletowych i tyle. Zobaczymy. Najwyżej na miejscu będę musiał je przerzucić i tyle, no bo co, no nic nie poradzę. Teraz trzeba cisnąć, żeby się wyrobić. I tak załadunek jest na godzinę 20. Nawigacja pokazuje mi, że będę na 20.22. Z czego, jeżeli będę jechał taką prędkością, to z 10-15 minut idzie urwać, tak? A nie zapowiada się chyba, żeby we Francji jakieś korki się trafiały, chociaż zdarzają się, tak? Może być tak, że będzie gdzieś tam coś zaśnieżone i lipa. Chociaż jedziemy w tą samą stronę, z której przyjechaliśmy, można tak powiedzieć, bo tam nie pamiętam numerów dróg, ale że tak powiem, od połowy drogi jadę w tą samą stronę, później tam kawałkiem 70 km odbijam, jakby można powiedzieć, że w tą samą stronę, ale tak jakby boczkiem. Także podejrzewam, że tam raczej śniegu nie będzie, jakieś nawałnicy też nie powinno być, także lecimy. No dzień, widzicie, no taki średnio udany, tak, ten rozładunek się zeszło, no bo jakby o 14 to zrzucił, jak Pan Bóg przekazał tam tą max godzinkę z papierami, no to to była 15, byśmy byli czasu wolni, znaczy o 15 byśmy byli wolni i to by była godzina taka optymalna do wszystkiego, bo tutaj jeszcze te palety trzeba było odwieźć. Widzicie, tutaj z tymi paletami też się trochę zeszło, bo zanim tam gość znalazł numery referencyjne, potwierdził z moimi i tak dalej, no to też się zeszło, zanim zdjęli, obejrzeli każdą paletę od dołu, od góry, no to wiadomo, jak to się schodzi, tak? W takich miejscach, gdzie każdy chce, aby te palety były dobre, sprawne, tak? Z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony ja się denerwuję, bo mogłoby to trwać trochę szybciej, a nie, wiecie, wszystko kosztuje czas, też mój. Bo zamiast pracować 13 godzin, pracuję 15 godzin. To też jest takie średnie. W ogóle w takich przepisach albo w takim życiu trackerskim jest tak, że dużo idzie się na rękę w firmie, w której się pracuje, bo tak naprawdę oczekiwać się powinno na młotkach, czy tam na jakimś oczekiwaniu i tak dalej. Na rozładunkach to powinny być też młotki, a nie oczywiście jak się coś pracuje, tak, a nie pauza. I to jest takie trochę, szczerze powiedziawszy, dymanie siebie, bo pozbywam się swojego czasu pracy, tak. No ale. Ale. No właśnie. Załadowane, słuchajcie, załadowałem ten towar i spieszę wam z opowieścią, bo po prostu aż ciężko mi uwierzyć w to, co zobaczyłem. Ale zobaczcie, jaką wąską w ogóle drogą jadę. Słuchajcie, była wąska brama. Była wąska brama z miejsca, gdzie się ładowałem.
No i w tej wąskiej bramie trzeba było się zmieścić, bo i zaraz ten wyjazd był też dosyć wąski. No i trzeba się było mocno wyciągnąć na drogę, taką mniej więcej, czyli maksymalnie jak się da, żeby tam na centymetry się przechodziło. No i słuchajcie, ładowałem się razem z Litwinem. Litwin też się ze mną ładował. Znana firma ogólnie w internecie. Od razu skojarzyłem, że litewska, jak tylko wjechałem. No i słuchajcie, poczekajcie, skręcimy tutaj w lewo. Słuchajcie, kurczę. Ja to myślałem, że na początku to pęknę ze śmiechu. Pęknę ze śmiechu, nie? Pierwsze co, to naprawdę w moich oczach były... Najpierw to było takie, co on odpierdzielił. A już wam mówię, co on odpierdzielił. Jak się domyślacie, na tym wyjeździe po lewej i prawej stronie był rów. Po prostu i tam jeszcze płynął taki jakby... Nie to, że kanałek, tylko taki jakby, jakby to nazwać, no po prostu rów, tak? I pod tym wjazdem była taka ta rura, wiecie, którą przepływa ta woda, tak? Też nie wiem, że ona się jakoś tam profesjonalnie nazywa, ale ja akurat nie wiem, uciekło mi z głowy, tak? I słuchajcie, wyjeżdżając, gość się nie wyciągnął w ogóle praktycznie, tylko wyjechał z bramy, wjechał troszeczkę ciągnikiem na ten asfalt, który był już poza bramą i łop w lewo, nie? I patrzę, co on robi, a on tak na pełnej pecie, można powiedzieć, jedzie do przodu, nie? Mówię, zaraz coś odwali, nie? Tylko słyszałem takie jeb! No i słuchajcie, w bramę się zmieścił elegancko. Tam na centymetry przeszedł, ale zmieścił się, nie? No ale nie przewidział tego, że rowu nie przeleci, nie? Ja świadomy tego wszystkiego, co on odwalił, pobiegłem do niego, żeby zobaczyć, czy nic mu się nie stało, bo ten ciągnik też mocno obłynęło. Mówiłem, żeby może nie uderzył się, wiecie, w szybę czy coś, żeby mu się po prostu nic nie stało, tak? Pierwsza myśl taka, żeby jemu się nic nie stało. Później dopiero beka. Przejedź przez rondo i jedź drugim zjazdem. Słuchajcie, on świadomie to zrobił, bo on do mnie mówi, że on myślał, że jakąś on to powiedział po swojemu, ale on mi później nawet pokazywał tak, wiecie, rękoma, że on myślał, że tą prędkością, co on chciał wytworzyć, przeskoczy przez ten rów tą naczepą, nie? Że to naczepa jakby, wiecie, już te pierwsze koło przeskoczy i te dwa już za nim pójdą, nie? No i się pomylił chłopak, bo trzy akurat wpadły, nie? Rów dosyć głęboki i całe szczęście, że to było gospodarstwo rolne. Całe szczęście, że to był gospodarz i miał mnóstwo ciągników. Jakieś w Holandii i tak dalej, dosyć duże te ciągniki. I udało się gościa z tego rowu wyciągnąć. To znaczy najpierw się, jakoś on się chyba wypiął i później jakoś naczepę wyciągali. Tak, nie wiem, jak oni to robili, bo w sumie ja akurat palety wykładałem już do wymiany palet, ale widziałem, że chyba się rozczepiał i później jakoś tak najpierw jego, a później naczepę jakoś wyciągnęli, nie? No beka niesamowita. Ja myślałem, znaczy wiecie, beka to jest dosyć poważna sytuacja, tak? No bo mogło mu się coś stać, krzywda i tak dalej. Ale ja myślałem, że rzeczywiście może on nie widział tego rowu, bo wiecie, ciemno nie widział, tak? A on świadomy swoich czynów, świadomie, wiecie, podejmowania jakichkolwiek decyzji, po prostu pomyślał, że ta naczepa przeleci, bo on, to, wiecie, powiedział mi, że myślał, że przeleci, tak? On dumał, że naczepa lata, kuźwa. No myślałem, że pęknę ze śmiechu, nie? Mówię, człowieku, no jak, no? Ja mówię, no nieraz się zjedzie na pobocze i jest miękkie i naczepa poleci i leżysz, tak? Nie zjeżdża się na miękkie, wiecie, na wierzchnie, gdzie może się ciągnik z naczepą po prostu położyć do rowu, bo tak się obsunie ziemia. A gdzie jeszcze myśleć, że naczepa załadowana, nie żeby jeszcze rozładowana, nie? Załadowana naczepa przeleciała nad rowem. No nie ma takiej możliwości nawet, nie ma takich szans. Ja myślałem, że no to jest... Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że to jest tragiczna sytuacja, nie powinienem z niej się śmiać. Ale no naprawdę zabawnie później się to wszystko rozwinęło, tak? Bo tak naprawdę do wszystkim było do śmiechu. On już też później się z tego wszystkiego śmiał.
bo mówi, że no tak głupio wyszło, nie? Mówię, kurde, ale jak na taki pomysł można wpaść, że naczepa przez coś przeleci? No, nie wyobrażam sobie, tak? Czasami, wiecie, jakaś dziura w drodze jest i jedno koło wpadnie, to po prostu całą naczepą pierdzielnie, aż strach, aż huk i tak dalej, nie? Mamy dzisiaj do końca czasu już tylko godzinę i 7 minut. Jak zwykle trochę teleportu zażyliśmy. Jestem na autostradzie A7 w stronę Lyonu. Generalnie na tej autostradzie ostatnio również staliśmy, nawet nie wiem czy nie po przeciwnej stronie. Nie, chyba nie. Nie, na pewno nie. Nie staliśmy z Makiem, ale już widzę, że tu będzie tragedia. O jest. W ogóle w tą stronę widzę, że jest ciężko z parkingami. Zobaczcie, tu już na wjeździe chłopaki stoją. Masakra. Tu przed dystrybutorami. Ci na dystrybutorach to nie ja, ale... Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie będzie smarnie mnie słychać, bo wiatr wieje, ale słuchajcie, jestem na parkingu. Wczoraj jak wjeżdżałem na ten parking, to bateria mi padła, ale możecie zobaczyć, Mieczysława udało się gdzieś wcisnąć. Tak szczerze powiedziawszy, to były dwa miejsca wolne, właśnie gdzie ten Prima Frio stoi i tam, gdzie ja stoję. Tam wszystkie te rajki, gdzie tam stoją samochody, były pozajmowane, również tutaj. Tutaj gdzieś za kawałek są takie rajki dla busów jakby. Znaczy dla busów w sensie dla autobusów. To one też były pozajmowane. Ale bardzo fajny, duży parking, nie? Bardzo mi się podoba. Wczoraj wychodziłem po kawę, to mówię, kurde, było ciemno, nie? Ale mówię, fajnie było oświetlone, wiecie, wszędzie jakieś lampeczki, jakieś cudawianki. Nie no, mówię, elegancko, nie? Także spoko, bardzo spoko parking. Tutaj zobaczcie, fajny ten murek. Ten murek wczoraj, tam dalej, zaraz będziemy koło niego przechodzić, on był bardzo fajnie podświetlony i tak, wiecie, się szło, no tak przyjemnie nawet, przyjemnie. Ogólnie to jest bardzo ciepło, tylko wiatr wieje taki nieprzyjemny. Wyszedłem, mówię, kurde, ciepło, ale wyszedłem za ciężarówkę, zaczęło wiać, mówię, niedobrze, niedobrze. Jak widzicie, sporo miejsc i dla osobówek, i dla zatrzymania się jakimś kamperkiem czy przyczepą na pewno też nie byłoby problemu. Kosze na śmieci są, ławeczki są. Czasami denerwujące jest to, że właśnie taką ławeczkę blisko postawią kosza na śmieci. I wiecie, niby człowiek by chciał coś zjeść na takiej ławeczce, to no po prostu śmierdzi nie z tego kosza. I to jest takie, wiecie, średnie rozwiązanie. Tam za tym wałem są też widoczki. Ogólnie jak będziemy wyjeżdżać, to chyba będą widoczki. Bo tak jakbyśmy stanęli w tą stronę, to po swojej prawej stronie mamy Szwajcarię. O, jeszcze budzik. Dobra, słuchajcie, kraj rozpoczęcia Francja zrobiony. Pasy zapięte, światełka. Rękaw odpinamy. Drive i słuchajcie, wyjeżdżamy słuchajcie z parkingu, dziewiątka wykręcona na spokojnie i słuchajcie, 531 km do pierwszego celu. O, jakieś miejsce docelowe po prawej stronie się znajduje, no ciekawe. Jestem bardzo ciekaw. Coś się tej nawigacji pomieszało. Miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. No, na pewno, na pewno. Z pewnością. Chciałem wam pokazać taki fajny widoczek. Sam jestem go ciekaw. Patrzę właśnie, że z daleka coś się fajnego będzie szykowało. No to mówię,
odpalam kamerkę, tak, zobaczymy co to będzie, może coś ciekawego się uda uchwycić. Lerochne. Taka rzeka. Niesamowity widok. Coś pięknego. W ogóle to widzę, że GoPro strasznie spłaszcza ten widok. Widoki ogólnie, jak są jakieś takie nie za duże góry, one wyglądają na bardzo ładne, tak? Bardzo takie, bym powiedział. Wkrótce mówiąc, to GoPro robi je takie malutkie, tak? Takie jakby to była jakaś taka malutka górka, nic szczególnego, a jednak to jest taka w miarę duża górka, nie? Tak jak te góry w oddali, które są, na nich są też jakieś budynki, no to one są dosyć, wiecie, dosyć duże, tak? Ja nie mówię, że są jakieś ogromne, ale są duże i GoPro po prostu, jak ja patrzę, że jak ona to nagrywa, to nagrywa to takie strasznie malutkie. Podejrzewam, że to przez ten szerokokątny obraz tak spłaszcza ten teren i w ogóle. No ale no nie jestem nic na to w stanie poradzić. Mógłbym zwęzić jeszcze ewentualnie trochę tą widoczność, jakby zrobić trochę węższe pole nagrywania, ale nie wiem, czy to ma sens po prostu. GoPro chyba i tak już jest tak stworzone, że one tak będzie po prostu nagrywać i tyle. Ale sami przyznacie, że widoczek był zacny. Chociaż teraz też widzę, że się kończą krzaczki. No i coś tam może wam pokażę. Tutaj całe miasto leży nad tą rzeką. Kurczę, miasto jak narysowane, jak z jakiejś bajki. No, bardzo fajnie to wygląda. Niesamowicie się jedzie, jest piękna pogoda, po prostu coś pięknego, wymarzona chyba pogoda dla kierowcy, to takie w miarę dobre słoneczko z fajnym widoczkiem i w ogóle, proszę bardzo, coś pięknego, 10 stopni na plusie, taki widoczek w oddali, bardzo daleko góry, ale zielono, no coś wspaniałego. Tak mi się przyjemnie jedzie, ojejciu, aż stwierdzam, że to jest taki mały relaksik dla mnie. Tak powiem wam, że nawet taka jazda, tak jak teraz, to tak może męczy, tak, na dłuższą metę, ale no jest dużo bardziej przyjemna niż jazda po jakichś tam, kurcze, nocach, czy... No bo po prostu ta jazda w taką pogodę, o tej porze, z takim wypoczęciem, to sprawia większą frajdę, przyjemność i tak dalej, niż jakbyśmy jechali gdzieś tam nocą albo po prostu przy marnej pogodzie. Jest marna pogoda, to z drugiej strony człowiek sobie myśli, a marna pogoda, i tak bym nie mógł wyjść na zewnątrz, i tak bym, kurczę, nic nie porobił, bo deszcz pada. A w słoneczko zawsze się myśli, kurde, ale by teraz stanął gdzieś i się przeszedł i coś zobaczył, albo coś ciekawego porobił, i coś innego niż tylko jazda. Ale niestety zawód kierowcy się z tym wiąże, że trzeba niestety jeździć, albo stety. Ale rzeczywiście przy takiej pogodzie, przy takich warunkach, po prostu ta jazda jest dużo mniej męcząca niż przy jakichkolwiek innych, nie? No jeszcze z takimi widokami to po prostu coś wspaniałego. Polecam każdemu. Jeżeli, mówię, ja to zawsze powtarzam, jeżeli choć odrobinę ciebie interesuje jakaś turystyka, albo jakieś takie zwiedzanie, albo zobaczenie czegoś więcej poza Polską, albo poza jakimś tam swoim regionem, to transport jest do tego praktycznie idealnym rozwiązaniem. A już w ogóle busy, to już w ogóle, bo na busie nie masz tacha i to jest minus, bo zapierniczasz non-stop, ale zwiedzasz takie miejsca, że żaden podróżnik w takich miejscach jak ty busem nie pojedzie, tak? Bo po prostu nawet nie zwróci uwagi, że tam można było pojechać. A busem czasami przy przeprowadzce jakiejś albo przy jakimś takim
kursie gdzieś z jakąś dostawą do jakiegoś miasta, no coś wspaniałego, tak? A też jest czas na pochodzenie, także jeżeli ktoś ma chęć, to polecam. Jak w każdym moim vlogu, słuchajcie, musi przyjść ten czas na pauzę 45 i w każdym moim dniu również ta pauza 45 gdzieś tam występuje, jeżeli jestem w trasie, no i oczywiście jeżeli muszę ją zrobić, to po prostu muszę. Nie ma co tu się zbędnie rozwodzić, mamy 26 minut na tacho i słuchajcie, za chwilę zbliżamy się do jakiegoś parkingu na nawigacji. Jest to jakaś pompa, tak mówi nawigacja, tak też mówiły znaki. Widzę, że tutaj już 1500 metrów jakiś tam drogowskaz jest. Domyślam się po tych pustych polach, że to będzie parking. O, nieopodal też widzę kolejny znak, który będzie o tym świadczył. Słuchajcie, no i tak trzeba będzie zrobić, tak trzeba będzie zaparkować gdzieś tam, zrobić tą 45, bo żeby uaktywnić tą całą procedurę dalszych czasów jazdy. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jestem mega pełen ognia ze względu na to, że 360 km teraz skoczyło, 88 km na godzinę średnia prędkość i powiem wam, że ja nie wiem kiedy zwolniłem, cały czas 9 zł jak wyjechałem z tamtego parkingu, tak cały czas cisnę. 22 litry na 100 km, także spalanie też nie jest całkiem złe. Te 360 km w 4 godziny 6 minut. Niesamowita odległość w niesamowitym czasie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zjeżdżamy na parking z mega fajnym widoczkiem. Zobaczcie, góry w oddali. W ogóle tutaj co chwilę się gdzieś tam przeplatają te góry podczas całej mojej tej drogi. Teraz tak, jak na parking, słuchajcie, prosto na parking. Jedziemy na parking. Te góry cały czas się przeplatają podczas całej mojej drogi. Bardzo fajnie to wygląda. Cieszy mnie to bardzo. No i udało się, słuchajcie, zaparkować. Tak to się prezentuje. Tutaj macie rajeczki, tutaj właśnie też pan cofa w rajkę. I ja mniej więcej tak stoję, tutaj właśnie przy drodze. Ale co chciałbym wam powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym wam podziękować za obejrzenie tego odcinka, bo go właśnie dzisiaj i teraz kończymy. Widzimy się w kolejnym vlogu. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała dalsza część trasy, wszystkie 4 rozładunki, to zachęcam was do oczekiwania na kolejnego vloga. Także, no co, widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć!